Następny panel, jak wygrać, jak zmieniać prawo krajowe. Rafał Górski z tej strony jeszcze raz, Instytut Spraw Obywatelskich. Dzisiaj w tej debacie drugiej panelistami będzie pani Agnieszka Ścigaj, posłanka Polskie Sprawy. Witamy. Pan Włodzimierz Zając, legislator Kancelaria Legislacyjna WZ. Dzień dobry. I Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dobrze. Pierwsze pytanie wspólne dla wszystkich panelistów. Proszę o 3-minutowe wypowiedzi. Będę patrzył na zegarek. Najmocniejsze doświadczenie państwa związane ze zmianą prawa krajowego przez organizacje społeczne. Pani Agnieszko, proszę pierwsze. Dzień dobry. Na samym początku, mieszcząc się w czasie, chcę podziękować za zaproszenie Instytutowi, ale też Państwu za to, że możemy o tych ważnych sprawach porozmawiać. Szczerze powiedziawszy, ja mogę powiedzieć też, nie wiem, czy to jest jakby doświadczenie najmocniejsze, czy takie najbardziej znane, natomiast ja mogę powiedzieć o swojej próbie i o swojej zmianie i o tym, jak mi się udało zmienić, będąc w organizacjach pozarządowych, zanim byłam posłem. To w ogóle chcę tak skonkludować i powiedzieć, że mam większe doświadczenie i więcej sukcesu, jak to można nazwać sukcesem, w zmianie prawa krajowego, jak jeszcze nie byłam posłem. Taki paradoks, tylko jak byłam w organizacji pozarządowej. Więc to dla Państwa na pewno jest taka optymistyczna wersja, że możecie więcej niż parlamentarzyści. Mówię to z całym przekonaniem, szczególnie, że parlamentarzyści jeżeli nie są w obozie władzy, ale nie tylko, bo ci, którzy są w obozie władzy, też nie mają za duże możliwości zmiany prawa takiego, mogą tam coś powrzucać. To jest przetarcie właściwie ścieżek związanych ze spółdzielczością socjalną, z tym, że udało się wprowadzić do ustawy, to wspólnie oczywiście nie tylko moja zasługa, tylko ludzi, z którymi pracowałam i różnych spółdzielni, udało się wprowadzić zmiany ustawowe związane z uruchamianiem spółdzielni przez osoby prawne, wprowadzić w porządek prawny. Potem przetrzeć szlaki już takie praktyczne w legislacji dotyczące tego, że spółdzielnie socjalne mogą zakładać zakłady aktywności zawodowej. I mam takie swoje własne doświadczenie, że byłam prekursorem takiej zmiany, bo pierwszy raz, zanim prawo zostało zmienione, po prostu taki precedens daliśmy w Polsce. To się już w tej chwili dzieje, mam kilkadziesiąt przykładów, że takie spółdzielnie socjalne prowadzą zakłady aktywności zawodowej, że spółdzielnie socjalne osób prawnych bardzo dobrze funkcjonują, dają miejsca pracy. I w ogóle pamiętam z swoich czasów organizacji pozarządowych, jaka była potężna batalia i to mi się wydaje największym takim sukcesem już poza moim obszarem, chociaż też czynnie w tym uczestniczyłam, jak wprowadzenie 1% darowizn od osób fizycznych dla organizacji pozarządowych, utworzenia funduszu inicjatyw obywatelskich. Pamiętam to i wydaje mi się, że na przestrzeni tych całych, bo to była inicjatywa organizacji pozarządowych tak naprawdę. To była wieloletnia walka o to, żeby stworzyć jakiś stały mechanizm finansowania ich działań. I poza tym wcześniejszym przypadkiem, to myślę, że ten przykład jest dość taki spektakularny dla mnie i taki przełomowy w postrzeganiu organizacji pozarządowych. Dziękuję. Panie mecenasie, pana najmocniejsze doświadczenie związane ze zmianą prawa krajowego przez organizację społeczną. Dzień dobry Państwu. Włodzimierz Zając, legislator. Legislator z doświadczeniem parlamentarnym, rządowym, samorządowym i w ramach działalności gospodarczej. Muszę tutaj to powiedzieć, żeby dalej zacząć odpowiadać i żebyście Państwo zrozumieli istotę odpowiedzi. Otóż jako legislator sejmowy, pracujący w Kancelarii Sejmu, nie miałem właściwie żadnych doświadczeń ze zmianą prawa krajowego przez organizacje społeczne. Zastanawiałem się głęboko nad tym wczoraj wieczorem i nie znalazłem jakiejś takiej styczności. Jako legislator rządowy, bo byłem w Rządowym Centrum Legislacji dyrektorem Departamentu Prawa Społecznego, który odpowiadał m.in. za różne sprawy społeczne szeroko rozumiane,
miałem taką styczność i to było doświadczenie bardzo głębokie, bym powiedział, jak sobie uświadomiłem to wczoraj, bo pracując i koordynując w ramach Rządowego Centrum Legislacji, zetknąłem się z problemem ACTA, czyli słynna sytuacja, gdzie organizacje społeczne, gdzie obywatele protestowali i skutkiem tego protestu było to, że zatrzymał się pewien proces, tylko to nie była zmiana prawa krajowego, tak naprawdę mogła dość pośrednio wpływać na prawo krajowe. Z kolei jako ktoś, kto już porzucił budżetówkę 6 lat, zajmuje się działalnością gospodarczą i trochę też działalnością społeczną w zakresie edukacji legislacyjnej, szkoleń w administracji rządowej, samorządowej, mam takie przeświadczenie i ono też jest ugruntowane tymi wcześniejszymi doświadczeniami, że przedstawiciele organizacji społecznych mają bardzo wielką wiedzę. Mówi się o takich osobach, że to są merytoryści. Takie brzydkie słowo, ja go nie lubię, ale czasami używam. I tak jak sobie uświadomiłem, właśnie w wielu przypadkach to jest głos rzeczowy, merytoryczny, obiektywny, racjonalny. No, problem tylko polega na tym, czy on rzeczywiście jest wykorzystywany, bo moje doświadczenia tutaj w tym zakresie oczywiście są takie, jak już powiedziałem na samym początku. Pewnie w dalszej części się do tego będę jeszcze odnosił, bo to rozumiem, że pytanie pierwsze, takie rozgrzewkowe. Na razie tyle. Dziękuję. 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 Piotrze. Również bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie, dziękuję Państwu za obecność. Piotr Rudnowski, Klub Jagielloński. Ja właściwie chyba powiem o dwóch takich doświadczeniach. O pierwszym, o jednym będę pewnie w dalszej części mówił trochę szerzej, więc teraz wykorzystam ten czas, żeby powiedzieć o drugim. Dwa doświadczenia, o których chciałem powiedzieć, to jedno to doświadczenie sukcesu, czyli tego, że udało nam się jako Klubowi Jagiellońskiemu 3 lata temu rozpocząć proces, który doprowadził do tego, że nie zmieniono ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Ordynacji, która no, powiedzmy dla przeciętnego obserwatora polityki nie była czymś niezwykle ważnym, no bo wiemy doskonale, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie są czymś najważniejszym z punktu widzenia systemu politycznego, ale z punktu widzenia jego daleko idących konsekwencji myślę, że dzisiejsza scena polityczna wyglądałaby radykalnie inaczej, gdyby do tamtej zmiany prawa doszło. Nam się udało rozpocząć wówczas najpierw przez petycję, później przez kolejne działania, również współpracę z politykami, doprowadzić do tego, że to jest jedna z tych decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetować projekt własnego obozu rządzącego i do tej zmiany nie doszło. A drugie doświadczenie to jest doświadczenie naszej próby przeprowadzenia deglomeracji instytucji publicznej w praktyce. Perspektywa średnich miast, doświadczenie czy byłych miast wojewódzkich, czy mniejszych ośrodków, czy pozostałych mniejszych ośrodków wojewódzkich, to jest ważna rzecz dla naszego środowiska i próbowaliśmy eksperymentalnie przekonać rządzących do tego, żeby przy okazji tworzenia nowej instytucji, czyli Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zlokalizować tę instytucję poza Warszawą. Ostatecznie udało nam się wpłynąć na kształt ustawy i udało nam się wpłynąć na to, żeby strona rządowa zgodziła się na to już na etapie senackim, żeby wprowadzono taką regułę w teorii deglomeracyjną, która każe przeanalizować miejsce lokalizacji takiej nowej instytucji pod kątem tego, czy można ją zlokalizować poza Warszawą. I z jednej strony to jest pozytywne doświadczenie, no ale jego ostateczna puenta jest słaba, no bo oczywiście po pierwsze przepis nie był doskonały i strona rządząca inicjując go doskonale o tym wiedziała, my też o tym wiedzieliśmy, no ale nie wypadało nam tak protestować przeciwko jakiejkolwiek formie tego, co proponowaliśmy. No i ostatecznie po głębokich analizach, do których nie jesteśmy w stanie specjalnie dojść, na czym one polegały, jak wyglądały, instytucje zlokalizowano w Warszawie. Mówię o tych dwóch przykładach, dlatego że to też jest chyba doświadczenie społeczników dość powszechne i jakoś problematyczne, że dużo łatwiej chyba jednak w Polsce dzisiaj zablokować złe prawo, niż zaproponować uchwalenie dobrego,
ta nasza sprawczość negatywna w przekonywaniu polityków, decydentów do tego, że coś nie jest dobrym pomysłem, jest niestety większa niż w tej sytuacji, w której mamy do zaproponowania jakąś pozytywną agendę. Dziękuję. To teraz trzy pytania różne do naszych panelistów. Zacznę od końca. Piotrze, jak wygrać z betonem partyjnym? 10 minut. Tak, no to nasze doświadczenie, rozumiem, że za tym pytaniem tak naprawdę jawi się pytanie o to, w jaki sposób nam się udało zablokować te zmiany ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Bardzo krótko o sytuacji, w której się znaleźliśmy i o tym, jaka była treść tamtej nowelizacji. Po pierwsze, projekt pojawił się w piątek 20 któregoś czerwca, w dniu, w którym zaczynały się wakacje rodzice, bądź to rodzice, obywatele, dorośli, bądź to samemu wyjeżdżali na urlopy, bądź to pakowali dzieci na kolonie. Kompletnie nikogo nie interesowało, że pojawiła się taka zmiana prawa, a ta zmiana prawa zakładała tak naprawdę taką zmianę ordynacji do Parlamentu Europejskiego, która sprawiała, że taki efektywny próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosiłby no, z pewnością dwucyfrowy wynik. Tak? Niektóre analizy mówiły wręcz o wyniku rzędu kilkunastu, 17-18%. To jest trudne do przewidzenia tak dokładnie, natomiast na pewno byłoby tak, że z wynikiem poniżej 10% żadna formacja nie mogłaby liczyć na jakikolwiek mandat do Parlamentu Europejskiego. Co w praktyce miałoby daleko idące konsekwencje, bo bez wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 roku nie byłoby na przykład wiosny Roberta Biedronia, nie pojawiłaby się taka formacja, nie byłoby pewnie doświadczenia takiego stworzenia koalicji europejskiej, czyli wspólnego startu partii opozycyjnych przeciwko PiS-owi jako doświadczenia eksperymentu, który został przeprowadzony, z którego można wyciągnąć wnioski i można się od niego odwrócić, tylko byłoby to pewnie doświadczenie zupełnie inne, takie, które na stałe by zmieniło dynamikę polskiej sceny politycznej i tak dalej, i tak dalej. Prawdę mówiąc, mówiło się wówczas o tym również, że poza interesami konkretnych osób w obozie rządzącym, którym zależało na tym, żeby zwiększyć swoje szanse na mandat, to za tym pomysłem też stała taka wola przetestowania możliwości zmiany ordynacji wyborczej w taki sposób, żeby no, ona właśnie przede wszystkim premiowała taką scenę polityczną podzieloną na dwa obozy, 2,5 być może, tak? Być może ktoś trzeci byłby tam się w stanie docelowo ubiegać o jakieś mandaty. Uznaliśmy, wskazując od wielu lat, że poziom polaryzacji polskiej sceny politycznej i duopolizacja i słabość mniejszych ugrupowań, taka systemowa słabość mniejszych ugrupowań jest dużym problemem dla polskiej polityki. Postanowiliśmy w tym temacie aktywnie zadziałać. Najpierw uruchomiliśmy petycję obywatelską skierowaną do liderów obozu Zjednoczonej Prawicy, korzystając niejako od samego początku, że nasze środowisko jednak jest środowiskiem konserwatywnym, czasami pewnie bardziej kiedyś niż dziś postrzegane jako środowisko ideowo bliskie obozowi Zjednoczonej Prawicy i wskazując też na konkretne okoliczności istnienia, powstania obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli tego, że to też rzecz, o której mało kto myśli, nie byłoby Zjednoczonej Prawicy w tej formie, która doprowadziła do zwycięstwa w 2015 roku, gdyby nie poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego, w których formacja Zbigniewa Ziobry zdobyła 4%, formacja Jarosława Gowina zdobyła 3%, to było łącznie 7%, o które Jarosław Kaczyński musiał zabiegać, żeby myśleć o tym, żeby wygrać kolejne wybory i w jaki sposób musiał liczyć się z innymi graczami niż tylko podlegli mu politycy. Więc wskazując na te argumenty doświadczenia, wskazując na argumenty naszej perspektywy, wskazując na pewną bliskość ideową, staraliśmy się od samego początku tego procesu legislacyjnego brać w tym udział. Stworzyliśmy petycję, byliśmy obecni na posiedzeniach sejmowych, byliśmy obecni na posiedzeniach senackich. Na posiedzeniach sejmowych, jak się ostatnio zorientowałem przy okazji bardziej szczegółowej analizy regulaminu Sejmu, przy okazji tego nowej odsłony paktu demokratycznego, zmiany regulaminu Sejmu, którą senator Ujazdowski przygotowuje, zorientowałem się dopiero niedawno, że na tym posiedzeniu Sejmu byliśmy w pełni nielegalnie, bo weszliśmy tam w procedurze, która nie istnieje i która w ogóle nie jest dopuszczalna regulaminem Sejmu, no bo po prostu prezydium komisji nas nie zaprosiło na to posiedzenie, musieliśmy tak zwanym oknem wejść, czyli jakąś inną metodą się tam pojawić.
No oczywiście nie miało to bardzo dużego znaczenia, natomiast pokazywało politykom od samego początku, że jest pewnego rodzaju sprzeciw wobec tego zamierzenia, co wcale nie było oczywiste z bardzo prostego powodu. To znaczy, jak Państwo wiecie, nie trzeba w Polsce od 6 lat wiele, by media głównego nurtu i główna siła opozycyjna podnosiła raban na temat końca demokracji w Polsce i tego, jak pod osłoną nocy albo pod osłoną wakacji rządzący próbują coś przepchnąć kolanem, co radykalnie negatywnie wpłynie na demokrację w Polsce. A w tym dziwnym przypadku akurat było tak, że główna siła opozycyjna niespecjalnie zajmowała głos w debacie publicznej na ten temat, niespecjalnie związane z nią media wskazywały na to, że jest jakiś istotny problem związany z tą zmianą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Powiedzmy sobie szczerze, Platforma Obywatelska byłaby największym obok Prawa i Sprawiedliwości beneficjentem tamtej zmiany, więc główna siła opozycyjna nie była w tej sytuacji naszym sojusznikiem. O ile dobrze pamiętam, posłowie Platformy w ogóle wyszli z komisji i tak naprawdę, no oczywiście zwycięstwo w głosowaniu w komisji to nie jest żaden wielki sukces, ale przynajmniej jakiś mały medialny sukces, który potem pozwala opowiadać o tym, co się wydarzyło, kieruje zainteresowanie mediów. Politycy Platformy nawet tym nie byli zainteresowani, a chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to tak wyglądała sala komisyjna, że to zwycięstwo było jak najbardziej realne na tym poziomie. Ostatecznie projekt przeszedł. Tak jak powiedziałem, zainteresowanie mediów było mocno ograniczone jak na prawo wyborcze i jak na to, że jak sądzę, był to wstęp do dalszych działań w zakresie tego, w jaki sposób ordynacja kształtuje polską scenę polityczną. Więc wystąpiliśmy, to jest ważne doświadczenie z perspektywy organizacji obywatelskiej, chyba pierwszy raz w naszej historii na wspólnej konferencji prasowej czy ze wspólnym apelem z politykami. Zmontowaliśmy trochę ad hoc koalicję w składzie Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz 15, Partia Razem i Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka. I w takim mocno egzotycznym składzie od partii na prawo od PiS-u do partii, która była wówczas, no jest chyba cały czas najbardziej lewicowym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, z dwiema siłami środka. Wystąpiliśmy z apelem do pana prezydenta, ale przedstawiając naszą argumentację i przedstawiając też konkretne argumenty polityczne ze strony tych naszych sojuszników, co już samo w sobie wzbudziło duże zainteresowanie, przede wszystkim z tego powodu, że tak jak powiedziałem, grono było bardzo, bardzo egzotyczne i okazało się, że miało to sens. Po pierwsze, pojawiła się duża uwaga mediów. Kilka dni później zaczęły spłynąć pierwsze sygnały ze strony Pałacu Prezydenckiego, że rzeczywiście prezydent Andrzej Duda rozważa zawetowanie takiej ustawy, myśląc pewnie w jakimś sensie o tych wyborcach na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego, na przykład Kukiz 15, na przykład Marka Jurka, którzy no, po prostu byli dla niego kluczowi za 2 lata. Tak? W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda wiedział doskonale o tym, że musi mieć więcej głosów niż twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, bo nie może prezydent zostać prezydentem, jeżeli ogranicza się do poparcia jednej formacji. W tej drugiej turze te głosy mogą być ważne. Prezydent się do tego nieraz później odwoływał, niejako wysyłając sygnały do tego właśnie elektoratu. Ostatecznie prezydent zaprosił nas w gronie sygnatariuszy na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego i poinformował o tym, że rzeczywiście skłania się ku temu wetu, ale powiedział wówczas rzecz moim zdaniem dużo istotniejszą, która nie wiem, czy na pewno będzie tak, że za rok też będę mówił, że ona była istotniejsza i że była prawdziwa, bo może się tutaj wiele zmienić, ale powiedział przynajmniej nam wówczas wtedy, że jeśli chodzi o tą najbliższą decyzję dotyczącą Parlamentu Europejskiego, to on się skłania do podjęcia decyzji o wecie, natomiast mówi nam bardzo wyraźnie z sugestią, byśmy czekającym na nas dziennikarzom pod Pałacem Prezydenckim to przekazali, no ta sugestia nie była powiedziana wprost, ale było to chyba dla nas wszystkich oczywiste, że tutaj akcent prezydenta jest bardzo silny, że z pewnością zawetuje każdą analogiczną ustawę dotyczącą potencjalnej zmiany ordynacji krajowej, tak? Czyli że prezydent Andrzej Duda nie podpisze takiej zmiany ordynacji krajowej, która doprowadziłaby do tego zabetonowania polskiej sceny politycznej na 2 bloki. 2 czy 3 dni później, po naszym spotkaniu,
rzeczywiście ta decyzja o wecie została podjęta, odnieśliśmy sukces. Odnieśliśmy go, no właśnie, z dwóch powodów. Po pierwsze, byliśmy aktywni w tym procesie od samego początku tej ścieżki. Od samego początku tej ścieżki staraliśmy się pokazywać, że to nie pójdzie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z projektem, który oficjalnie popiera partia rządząca, dysponująca większością w Sejmie, Senacie i mająca prezydenta wówczas. I z cichą sympatią do tego projektu głównej formacji opozycyjnej. Na każdym z tych etapów staraliśmy się budować sojusze, budować zainteresowanie. Pojawił się wówczas list Episkopatu Polski na kilka dni przed wetem, który mówił de facto to samo, co my i nasi sojusznicy. A po drugie, no, mówiąc bardzo brzydkim językiem, wyszliśmy z tej naszej strefy komfortu, czyli pomimo tego, że dla nas to było kontrowersyjne, stanęliśmy na konferencji prasowej z politykami, zawiązaliśmy tę współpracę i okazało się z perspektywy czasu, że było warto, ponieważ odnieśliśmy sukces. A jednocześnie negatywne konsekwencje, których wiele osób się spodziewało, tego, że będziemy już postrzegani jako aspirujący do polityki partyjnej, a nie jako organizacja obywatelska, ekspercka, zajmująca się polityką rozumianą jako dobro wspólne, a nie polityką jako walka o władzę. Chyba nie jest tak, że to była tak duża rewolucja, jak nam się wówczas wydawało i udało nam się od tego skojarzenia, które na początku wielu dziennikarzy, komentatorów, również naszych sympatyków czy działaczy miało, udało nam się oderwać i dalej robić swoje na zasadach, które my uznajemy za akceptowalne. Dziękuję. Pani Agnieszko, teraz pytanie do Pani. Co społecznicy powinni wiedzieć i co powinni robić, żeby mieć wpływ na stanowienie prawa w parlamencie, w Sejmie? Podobało mi się bardzo to poprzednie pytanie, bo cały czas od paru lat się zastanawiam i nurtuję, jak to zrobić. Może to nie jest jakieś pocieszenie, ale mówię się też do własnych doświadczeń. Nigdy nie byłam członkiem żadnej partii. Nigdy, nawet młodzieżówkę i wystartowałam dwukrotnie z jedynki, z dwóch różnych ugrupowań, więc jakoś tam skała jest drążona przez krople, jeśli chodzi o ten beton partyjny, ale to jest rzeczywiście, tak jakbym miała drugi taki monolog jak kolega, a na ten temat mogłabym o swoich doświadczeniach ciekawie powiedzieć, bo rzeczywiście jako społecznikowi i temu, kto działał całe życie w organizacjach pozarządowych, bardzo mi zależało na tym, aby rzeczywiście takich ludzi w polityce było więcej, bo to jest droga do tego, że ta polityka nie byłaby tak usztywniona, bo absolutnie żadnemu ugrupowaniu, ja już teraz mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, parlamentarnemu, partyjnemu, który już się znalazł w Sejmie, nie będzie zależało na zmianach systemowych, bo jak się już tam jest, to się z tego korzysta i się uczestniczy, partycypuje w tym wszystkim, co daje pojedynczym osobom beton partyjny, jak to nazwaliśmy. Ale co mogą zrobić organizacje pozarządowe? I też będę się odwoływać do własnych doświadczeń. No właśnie mogą dużo. Po pierwsze, to przełamać sobie to zacznę od tych takich zmian, że społeczników trzeba do polityki pchać. Bo to jest taki strach i lęk przed tym, u mnie też zawsze był, że jak już, czy kolega też powiedział, że jak stanie obok polityków, to koniec, tak? Będzie się już identyfikowany politycznie i właściwie cała jego praca, organizacja, to wszystko, co jest uzależnione w dużej części od pewnych decyzji politycznych, czy lokalnie, czy centralnie, no będzie zagrożone. I ten strach trzeba przełamywać, trzeba zmienić myślenie, dlatego że polityka to są ludzie i jak w tej polityce nie będzie ludzi, którzy chcą coś zmieniać, a przecież w organizacjach tacy ludzie są, no to się to nie zmieni. To jakby patrząc na to, że zmienią to politycy, którzy od gimnazjum czy od szkoły podstawowej kształcili się tego tylko i wyłącznie, żeby być politykami, ja to nazywam politykierami, czyli ludźmi, którzy będą tylko i wyłącznie ładnie mówić w mediach i za to ich będzie się wybierać albo robić jakieś spektakularne akcje czy kampanie, no to nie będzie zmian w Polsce, bo to mogą zrobić ludzie, którzy te zmiany potrafią robić, a potrafią to robić organizacje pozarządowe. Tam są ci ludzie, którzy to fizycznie wykonują, my byśmy w tych sukcesach tu mogli mówić. I paradoks polega na tym, że to jest siła nacisku. Jeżeli organizacje pozarządowe zaczną działać kilkukierunkowo, bo mówią o rzeczach, które no, są trudne, ale nie niemożliwe. Czyli po pierwsze akcje nagłaśniające dany problem. Po drugie podstępne, przepraszam za kolokwializm, wejście w kontakty z różnymi politykami, tak żeby oni na ten moment, tak żeby oni myśleli, że te rzeczy, które Państwo chcecie wprowadzić, to są ich rzeczy i mogą się nimi pochwalić. I żeby mogli
gdzieś tam prezentować publicznie, więc nie trzeba się ich bać, tylko trzeba się po prostu do nich przybliżać. I żeby być skutecznym, no, tak nie powinno być, ale tak musi być w tym momencie, no bo inaczej się tego nie da przeskoczyć. Oczywiście bardzo ważne są i korzystanie z inicjatywy, obywatelskich jako formy składania ustawy, czyli zbierania podpisów i zrobienia z tego akcji, bo te podpisy to też jest zbieranie pod czymś, promowanie ważnej sprawy, którą ta zmiana ma zrobić. Cudownie by było, gdyby inicjatywy obywatelskie, ustawodawcze miały taką moc, że nie mogłyby być odrzucane albo wkładane do zamrażarki. Zwyczajowo zaczęto to robić, bo już wszystkie partie o tym mówią, tak, że jednak za inicjatywami obywatelskimi nikt w pierwszym czytaniu nie będzie głosował za odrzuceniem. I to jest jakiś sukces, bo to się zmienia, bo to niedawno tak było, że nie było żadnego problemu. I to myślę jest efekt organizacji pozarządowej, więc złożyć projekt, zaczyna się o tym rozmawiać, media się zaczynają tym interesować. A jak się media zaczynają tym interesować, to już jest coś, co interesuje polityków, bo polityków interesują tylko media, tak? Gdzie coś się pojawia. Więc się podpinają. O sprawie robi się głośno. No i oczywiście ten finalny moment, który bardzo łatwo jest jakby jest takim momentem, w którym politycy na przykład odrzucają taką ustawę, że nie ma projektu, tak? Że nie ma projektu stworzonego, czyli tutaj kłaniam się do legislacji. To jest paradoks, ponieważ to jest dość trudne, bo to wymaga dużych środków finansowych, żeby dany projekt został skonstruowany, dużej znajomości, naprawdę wyspecjalizowanej. Zresztą polskie prawo jest tak skomplikowane, że żeby coś jednego zmienić, to trzeba zmienić 60 innych ustaw, więc trzeba naprawdę być w tym biegłym. Więc warto inwestować i tutaj myślę o takich działaniach systemowych organizacji pozarządowych, że oprócz tego, że się będą sieciować, współpracować i te wszystkie rzeczy robić, to może warto jest pomyśleć o tym, że rzeczywiście trzeba szukać pieniędzy na legislację, na to, żeby te ustawy spod organizacji pozarządowych chodziły dobre, żeby politycy nie mogli powiedzieć, nie, bo to jest bubel prawny, tego się nie da zrobić, tak? Więc warto myśleć o tym, no, klub Jagielloński akurat to robi, tak? Ale te siły trzeba większe jakby w tym zakresie. No i bywać i uczestniczyć w komisjach sejmowych, w różnych spotkaniach i konsultacjach. Nie można machnąć ręką i powiedzieć i tak to nic nie zmieni, po co ja tam będę chodził, po co ja tam będę odbierał głos. Nie, to jest po prostu dalej metoda kropla drąży skałę. Więc nie można się poddawać, nie można mówić, że nie mamy na nic wpływu. Uczestniczyć czy nie w polityce, nie bać się polityków, wcale nie myśleć w ten sposób, że się będzie zakwalifikowanym politycznie. Pokazywać politykom, że to w ogóle po was spływa. I nieważne, czy staniecie z prawa, czy z lewa z politykiem, walczycie o sprawę. I to trzeba mieć na względzie. I trzeba być po prostu skutecznym. I zadbać o to, żeby rzeczywiście był nacisk medialno-społeczny na dane rozwiązanie. To wymaga zaangażowania wielu ludzi, ale kto jak nie organizacje pozarządowe to mogą zrobić. Ja też ubolewam, że oczywiście na komisjach sejmowych w tej chwili, no przez pandemię trochę, ale wydaje mi się, że to jest bardzo mocno wykorzystane już ta pandemia w tym, że ograniczono bywanie strony społecznej na komisjach sejmowych, bo to na tych komisjach sejmowych rzeczywiście można zabrać głos i tam są te media i uwagę zwrócić na to. Natomiast można pisać do Sejmu, można korzystać z takich metod, jak tutaj kolega mówił, że na przykład każdy poseł może wprowadzić osoby na komisję. Po prostu jako ja to wprowadzam do Sejmu, zapraszam. Może nie może, da się tak wejść. Da się tak wejść. Więc to, że komisja nie odpowiada na maile i mówi, że nie zapraszają strony społecznej, bo najczęściej to zapraszam tą, która im potrzebna w tym momencie, żeby podbić jakiś temat, no to trzeba po prostu zapukać do biura poselskiego, powiedzieć o problemie i powiedzieć, że ja chcę być na tej komisji. Ja tak wiele organizacji wprowadzam i wydaje mi się, że to jest takie najbardziej skuteczne. I to jest tak, że tutaj trudno głos społeczny, tak przynajmniej publicznie na forum, w obecności mediów, od razu dyskredytować. Więc to jest ważny głos, na tej komisji zabieramy, więc do tego zachęcam. Czas się skończył. Dziękuję. Dobrze, panie Włodzimierzu, jak przygotować projekt ustawy i jak przygotować projekt nowelizacji ustawy? No, to zazwyczaj jest szkolenie dwudniowe, albo najlepiej jakieś podyplomowe studium legislacji, gdyby odbyć. Ale postaram się w kilku słowach, ale zacznę od tego, że można na przykład tak. Można wziąć parę przepisów, które gdzieś znajdowały się w jakiejś innej ustawie i zostały odrzucone w normalnej debacie, bo zostały uznane za
nieprecyzyjne, niejasne, niepotrzebne, nieodpowiadające rzeczywistym potrzebom społecznym. Można tego, do tego dorzucić jakieś przepisy, które są na zamówienie partii koniecznie do wprowadzenia, na przykład w ordynacji wyborczej. Tak ocenia ustawę z 11 stycznia 2018 roku. W tej pierwszej części była mowa o tych instytucjach partycypacyjnych. Ta ustawa jest po prostu kpiną legislacyjną i merytoryczną. Legislacyjną, bo te instytucje, jak interpelacja i zapytanie, czy obywatelska inicjatywa uchwałodawcza są słabe, są poprzepisywane na przykład z regulaminu Sejmu, albo są mocno niedopracowane, więc te wszystkie problemy, o których tutaj była mowa, potem wychodzą, a ta ustawa miała tytuł, przyjęto ją w styczniu 2018, że miała zwiększyć wpływ obywateli, funkcjonowanie, transparentność i różne inne rzeczy. Mam wrażenie, że nie. Wiem, co mówię, bo cały 2019 rok, wcześniej 2018, objeździłem pół kraju, przejechałem samochodem 40 tysięcy kilometrów, jak sobie wyliczyłem. Byłem na wielu szkoleniach, gdzie byłem zapraszany przez rady, przez fora sekretarzy, przez fora przewodniczących. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Pobiłem swój rekord 22-letnich szkoleń, gdzie na forum sekretarzy województwa mazowieckiego przyszło 135 zainteresowanych sekretarzy z województwa mazowieckiego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, dla której robiłem to szkolenie, nigdy podobno nie miała takiej frekwencji. Dlaczego? No bo rzecz zupełnie została wprowadzona właśnie na zasadzie takiej, że wzięło się jakieś instytucje, żeby załatwić pewien inny problem. Chodziło o to, żeby korzystnie zmienić ordynację wyborczą, zapewnić sobie tutaj, przynajmniej z tej strony, odpowiednie zaplecze, żeby odebrać gminą pewne kompetencje w tym zakresie, dorzucając przy okazji właśnie te, w gruncie rzeczy, nie do końca dobrze opracowane instytucje prawne. Więc można tak przygotować projekt ustawy, ale oczywiście to powinno wyglądać zupełnie inaczej, drodzy Państwo. I tutaj mam dwa rekwizyty. Jeden, to słowo jeszcze nie padło tutaj dzisiaj, to jest brzydkie słowo na K. Już je usłyszałem, chodzi o konstytucję. Jeden z ministrów powiedział, że to jest niedobry akt. Konstytucja jest niedobra. Jak dyskutujemy o prawie, o tworzeniu prawa, o wprowadzaniu nowych regulacji, to to jest nasza baza. To, o czym Państwo tutaj mówili, o pewnej grze politycznej, o pewnych starciach pomiędzy przedstawicielami organizacji społecznej, czy mającej jakieś tam swoje określone cele, to wszystko musi być zgodne z konstytucją. Dopóki ona jest taka, jaka jest, wynikają z niej pewne ogólne zasady i jeżeli zgodnie z tymi zasadami opracowujemy czy projekt nowej ustawy, czy nowelizacji, to wszystko jest dobrze. Więc to jest baza i podstawa. I teraz, jak przygotować projekt ustawy nowej, czy projekt ustawy nowelizującej? Rozumiem w kontekście tego, że robią to organizacje społeczne. Moje doświadczenie jest takie, że te projekty, które widziałem, które lądowały gdzieś tam na jakimś etapie procesu legislacyjnego do marszałka Sejmu, były projektami poselskimi, a wiadomo, że były przygotowane przez organizacje społeczne, bo to jest dość częsty przypadek. I jakość legislacyjna tych projektów jest, no, delikatnie mówiąc, słaba. Dlaczego? No bo tutaj słusznie pani poseł wskazuje, że te zaplecze legislacyjne jego nie ma, nie ma odpowiednich także uregulowań. Ale nawet bez tych uregulowań wydaje się, że napisanie projektu ustawy jest czymś prostym. Jak zacząłem pracę w Kancelarii Sejmu w prima aprilis roku 1996, to mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach poszedłem samodzielnie, poprowadziłem pierwszą ustawę i właściwie wiedziałem już sporo. Byłem starszym referentem do spraw legislacji, a byłem w stanie kontrolować, że tak powiem, legislacyjnie redakcyjny projekt. Byłem w stanie też podnosić rękę i mówić posłom, tak się nie powinno napisać, albowiem gdyż konstytucja mówi tak i jeżeli Państwo przyjmiecie, rzecz będzie niezgodna z prawem. Do pewnego momentu to działało, przez całe lata tak to działało, można powiedzieć, w większości wypadków. Potem już było gorzej. Ale powracając do tego, jak pisać. Mam tutaj drugi gadżet, czy
rekwizyt, może nie gadżet, rekwizyt. Tak naprawdę krótka broszurka. Zasady techniki prawodawczej z 2002 roku, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w załączniku wydał nam takie wskazówki, dyrektywy, wzorce, szymle, jak redagować, jak pisać ustawę nową i nowelizującą. Oczywiście nie mogę tutaj Państwu opowiadać o wszystkich szczegółach, więc odsyłam do tych 163 paragrafów. Większość technik prawodawczych tam jest podana i dowiemy się, jak stworzyć projekt ustawy, ale podkreślam, napisać jest bardzo łatwo. Postawić przecinki w odpowiednim miejscu, trzy zdania właściwie sformułować. Zmiana prawa to jest zawsze pewna trauma dla wszystkich. Dla tych, którzy to prawo stosowali, mieli się do niego stosować, dla tych, którzy dbali o to, żeby to prawo było stosowane przez urzędników, także dla sędziów, którzy wydają wyroki w sprawach. Dlatego czasami sam przepis nie jest ważny, ten merytoryczny, materialny, tylko do niego muszą być dopisane odpowiednie przepisy przejściowe, dostosowujące, gwarantujące, że zgodnie z Konstytucją, bez naruszenia podstawowej zasady wyrażonej w artykule 2 Konstytucji, zasady demokratycznego państwa prawnego, bez naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, bez naruszenia innych zasad, większość z nich mógłbym powiedzieć po łacinie, bo one wcale nie zostały wymyślone przez tych, którzy czytają tę Konstytucję. Artykuł 2 to jest półtora wiersza znormalizowanego tekstu. Wywodzonych z nich, z tego artykułu jest, niektórzy mówią, ponad 20 zasad prawidłowej legislacji. Tak to z tego czasu Trybunał mniej więcej wywiódł. Ale większość z nich to nie są jakieś wydumane przez prawników, legislatorów czy konstytucjonalistów. To są rzeczy wymyślone już w Rzymie, czasami w Grecji, w starożytnej, a czasami jeszcze wcześniej. I żeby napisać, żeby opracować, zredagować taki porządny akt normatywny, trzeba przede wszystkim bazować na nich. Natomiast same techniki prawodawcze, jak jest zbudowany akt normatywny, w szczególności ustawa, że jest podzielone na artykuły, ustępy, punkty, litery i tak dalej, że można to podzielić na rozdziały, że jak ja to mówię, akt normatywny czy ustawa jest jak cebula, ma warstwy, jest jak tort, ma warstwy, jest jak ogr, ma warstwy. To jest swego rodzaju utwór. Jak jest ustawa nowa, ona się składa z poszczególnych rodzajów przepisów, przepisów merytorycznych, które wprowadzają jakieś reguły, przepisy materialne, a potem ma całe mnóstwo innych rodzajów przepisów, które mają wdrożyć, zaimplementować to, co jest w tych przepisach merytorycznych. Odpowiedni układ powinien tych przepisów następować. Ja mogę odesłać tylko do takiego poradnika, który się ukazał w tym opracowaniu wykorzystaj prawo. Tak jest na 10 stronach takie zupełnie podstawowe informacje, jak to prawo pisać, redagować, tworzyć. Są też materiały źródłowe. Tutaj w szczególności polecam opracowanie, które jest na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Proces prawotwórczy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Polecam na każdym szkoleniu, na każdym spotkaniu. To jest takie kompendium właśnie wiedzy o tym, jak prawo powinno być stanowione. Podkreślam tylko, że zawieszone na stronie Trybunału Konstytucyjnego jest wydanie 14 tego opracowania, ale ostatnia aktualizacja nastąpiła w roku 2015. Ono sobie tam cały czas wisi i będę, mam nadzieję, że będzie wisiało jak najdłużej, żeby wszyscy mogli sobie sięgać do tego źródła, do Konstytucji, do tego, że jak prawo jest zmieniane, to prawo, to zmieniamy prawo my. To my, obywatele. To my, suweren. We the people. Stanowimy prawo dla siebie przez swoich przedstawicieli. I właściwie tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, następne pytanie, tym razem takie same dla wszystkich. Trzy praktyczne rady dla społeczników, którzy chcą wziąć udział w procesie legislacji, w procesie stanowienia prawa. Pani Agnieszka. Trochę już mówiłam o tych praktycznych radach, ale może tak krótko podsumuję na ten moment, jakby bez wnikania w to, bo kusi mnie aż, żeby mówić o podstawowych sprawach, zmiany systemowe, żeby było łatwiej, żeby było bardziej obywatelsko. Ale tak jak mówiłam, nikomu na tym nie zależy, bo
chętnie bym powiedziała o tym, jak bardzo dyskryminuje kodeks wyborczy, jak trwala beton, jak on jest niedobry i nie pozwala ludziom niezwiązanym z daną partią na przykład wystartować po prostu w wyborach, czy o referendum, czy o właśnie inicjatywie, o której tu pan mecenas mówi, inicjatywie obywatelskiej, ustawodawczej, gdzie rzeczywiście no, można po prostu zrobić z nią co się chce, tak samo i z wynikami referendum. To są wszystkie elementy po drodze, zaczynając też od niektórych elementów konstytucyjnych, które skutecznie po prostu blokują ludziom, społecznikom uczestniczenie w stanowieniu prawa, ale nie jest tak, że nie można, bo siła jest po stronie organizacji, po prostu jest ich więcej, muszą być tylko bardziej aktywne. Przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, zapraszam na komisję. Warto śledzić to, co się dzieje w Sejmie. Na stronach internetowych pojawiają się projekty, ale można śledzić też prace i plany komisji, więc warto na tych komisjach bywać. Warto mieć przygotowane na przykład własne poprawki. Trzeba pamiętać, że taką poprawkę nie może zgłosić strona społeczna, ale od razu znaleźć sobie posła, który przejmie tą poprawkę, żeby nie było zaskoczenia, bo takich sytuacji kilka widziałam, że rzeczywiście poprawki były dobre, no ale wcześniej posła się nie zapoznano, posłowie się nie zapoznali z tymi poprawkami, więc była obawa, czy można przejąć taką tak zwanie tą poprawkę. Więc warto mieć poprawkę przygotowaną do tej ustawy, znaleźć wcześniej posłów, obojętnie jakich, takich, którzy po prostu przejmą i zgłoszą tą poprawkę i być przygotowanym do jej uzasadnienia, dlaczego ona jest ważna. Warto też wcześniej zadbać o to, żeby to uzasadnienie pojawiło się już gdzieś, czy w jakichś mediach społecznościowych, czy w ramach raportu, żeby spróbować za pomocą sieci organizacji, przecież organizacje w tej chwili są dobrze zorganizowane, próbować nagłośnić dany postulat. No i taka kolejna, to jest, wrócę do tej inicjatywy. Ja uważam, mimo to, że rzeczywiście jest bardzo ciężko i w organizacjach pozarządowych istnieje taki element frustracji, jak się nie uda przeprowadzić jakiejś zmiany za pomocą inicjatywy obywatelskiej, no bo nie była nam wcześniej przygotowana, to jednak to nie jest zmarnowany czas, bo temat zaczyna żyć, zaczyna się o nim mówić, zaczynają o nim mówić politycy. Ja podam przykład tego postulatu sędziów pokoju, który kiedyś był w ogóle abstrakcją, ruch, z którego ja się wywodzę, Kukiz 15 zaczął mówić o sędziach pokoju, no to w ogóle wszyscy to wyśmiewali. Po latach gadania ciągle tego samego i szukania różnych sojuszników, nagle się okazuje, że wszyscy popierają ten postulat. Oczywiście daleka to droga, żeby on wszedł, ale już jest taka zgoda, mało tego, jak posłuchacie medialnie, to we wszystkich opcjach politycznych pojawia się coś takiego jak sędzia pokoju. Co to daje? No przede wszystkim edukuje ogół społeczeństwo. To już nie jest hasło, które nic nie znaczy, ponieważ jeżeli politycy w telewizji tłumaczą, co to jest sędzia pokoju, że to jest dobre, to ludzie się o tym dowiadują. Jak się ludzie o tym dowiadują, to też mają większą świadomość podjęcia decyzji w wyborach. Więc zachęcam do tej mozolnej, ciężkiej pracy, mimo frustracji, mimo czasem poczucia zmarnowanego czasu, że się bywa na komisjach, bo inaczej zmiany się nie dokona. Jeżeli tak nie będziemy robić, jeżeli rzeczywiście ta siła, która jest w organizacjach pozarządowych, nie ruszy do działania, do aktywności i do edukowania społeczeństwa w różnych zakresach, to zmiany nie nastąpią. I więc warto stosować się do tego i warto o tych rzeczach, które chcecie państwo wprowadzić w legislacji, po prostu mówić. I jak pan mecenas mówił o tych wszystkich trudach związanych z tym prawem, to ja mówię jako parlamentarzysta, oczywiście nie jestem prawnikiem z wykształcenia, ja naprawdę sama bałam się napisać ustawy, czy nie byłoby to możliwe, żebym napisała tą ustawę, więc warto się poszukać zaplecza jakiegoś prawniczego, czy w jakichś tankach, czy kimś, kto jest w stanie wam pomóc prawnie przygotować jakieś ustawy czy zmiany do ustaw, które państwo robicie. Dziękuję. I to samo pytanie do pana mecenasa. Trzy rzeczy. Trzy praktyczne rady dla społeczników, którzy chcą zmieniać prawo w naszym państwie. Po pierwsze, zapoznać się z takimi podstawowymi regułami budowy aktu normatywnego, to co już trochę mówiłem. Jak jest skonstruowany artykuł, ustęp, punkt, żeby to odpowiednio przywoływać, odpowiednią terminologią się posługiwać. Wielu posłów przez wiele kadencji nie jest w stanie tego opanować, ale państwo, jak będziecie mieli pewien cel, to na pewno w przeciągu 10 minut
nauczycie się tego i nie zapomnicie. To jest taka baza do tego, żeby pokazywać, że jesteście profesjonalnym. Druga rada. Bardzo często jest tak, że te projekty, które mają powstać, czy też projekty, nad którymi się debatuje, gdzieś już wcześniej wypływały. Bardzo często to są projekty, które były debatowane, były odrzucane albo szły do szuflady, ale ponieważ znalazły się w Sejmie, pojawiły się tam opinie biura analiz sejmowych, opinie zamawiane przez posłów z różnych stron barykady politycznej, wreszcie opinie wydawane przez organy administracji państwowej publicznej. Na przykład ja jeszcze jako legislator sejmowy często korzystałem z opinii Rady Legislacyjnej, która dawała swojego czasu świetne, teraz już są dobre te opinie moim zdaniem Rady Legislacyjnej, tam są wypunktowane bardzo często właśnie te konstrukcyjne uwagi, problemy, czy takie bardziej już merytoryczno-legislacyjne, ale one pokazują, jakie są problemy, jak być może w jakim kierunku trzeba to prawo zmienić, żeby uniknąć wątpliwości na przykład konstytucyjnych czy jakichś innych systemowych, więc warto się z tym zapoznać. Jeżeli ktoś będzie chciał po raz kolejny złożyć jakąś ustawę w zakresie związków partnerskich, to tych projektów było już 6, 7 czy 8, było 50 różnych opinii i można sobie tutaj też jakieś rzeczy wypracować. Natomiast trzecia rada to jest taka. Nie spodziewajcie się więcej po politykach, niż to wynika ich z bieżącej kalkulacji politycznej. Rok 2002, moja praca nad ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Byłem wtedy już doświadczonym legislatorem, zajmowałem się sprawami samorządowymi. Co się okazało w trakcie pracy nad tą ustawą? Co chwilę pojawiają się poprawki co do innego sposobu wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta, połączenia na przykład z wyborami do rady, żeby była jedna lista, ale założyłem pewną zbieżność. Otóż te poprawki pojawiały się po publikacji kolejnych sondaży wyborczych, gdzie każda partia sobie przeliczała, jak będzie lepiej dla niej, że będzie miała więcej tych wójtów i burmistrzów. Wziąłem wtedy na korytarzu przy tych dużych salach, tam w trakcie przerwy zagadnąłem jednego posła, to był poseł, który zawsze się mieścił w rankingu trzech najlepszych posłów, takich, którzy sumiennie sprawowali mandat, którzy merytorycznie bardzo podchodzili do tego. Nie będę mówił, żeby nie chciał, który to jest. Ale w każdym razie zagadnąłem go o to. Zapytałem, panie pośle, co się liczy w procesie ustawodawczym? Jakie trzy są najważniejsze rzeczy, żeby prawo było dobre, dobrze stanowione? Co trzeba brać pod uwagę? No więc poseł spojrzał na mnie całkiem poważnie. Zaczął mi opowiadać, że potrzeby społeczne, że konsultacje, opiniowanie. Ja go zastopowałem ręką w pewnym momencie, powiedziałem mu tak, panie pośle, trzy sprawy są najważniejsze w procesie ustawodawczym. Po pierwsze interes partyjny, po drugie interes partyjny i po trzecie interes partyjny. No to był rok 2002. Dalekośmy zaszli, jak sądzę. No, pytanie retoryczne, czy miałem rację, czy nie. No i tyle. Dziękuję. A co on odpowiedział? Chyba nic, chyba zwiesił głowę albo opuścił oczy, bo to naprawdę dobry poseł jest. Dziękuję. Piotrze, twoje trzy rady. Dobrze, to ja w takim razie pewnie trochę się będę odwoływał do tego, co mówili moi przedmówcy, ale pierwsza rzecz, którą sobie wynotowałem, to jest to, żeby być gotowym. Znaczy, to jest bardzo, bardzo konkretne nasze doświadczenie z tej historii ordynacji wyborczej, o której opowiadałem. Gdyby ten projekt pojawił się 3 miesiące wcześniej, to my pewnie nie bylibyśmy gotowi na tak konsekwentną akcję, nie bylibyśmy tak zdeterminowani. W dniu, w którym ten projekt trafiał do Sejmu, oczywiście bez żadnej naszej wiedzy, my byliśmy na imprezie, na której odpalaliśmy nowy portal naszego środowiska, na którym między innymi po raz pierwszy wprowadzaliśmy już taki własny, profesjonalny mechanizm petycyjny. Tak? I okazało się, że prawdę mówiąc, w sobotę rano się zorientowaliśmy, że ten projekt się pojawił.
Ale mieliśmy narzędzia do tego, żeby od poniedziałku właściwie zacząć działać. Nie czekać na komisję, nie zastanawiać się po prostu, co tutaj się wydarzy. Gdybyśmy my czekali na komisję, to podejrzewam, że po tym miesiącu, kiedy ta ustawa trafiła na komisję, już byśmy stwierdzili, że szkoda strzępić twarz, bo widać było, że mediów to tak bardzo nie interesuje i głównej siły opozycyjnej to tak nie interesuje, że już byśmy czuli, nie ma sensu, nic nam z tego nie wyjdzie. Ale przez to, że mieliśmy swoje narzędzie i podjętą decyzję, tak, będziemy w takich kluczowych momentach uruchamiać własne petycje, cokolwiek by się miało dziać, to po prostu byliśmy zdeterminowani, żeby wziąć ten temat od samego początku i jakoś nadać mu konkretny przebieg. To oczywiście teraz mówię o stronie technicznej, o narzędziu, natomiast to się tyczy składu zespołu, tego, żeby na przykład mieć w zespole kogoś z jakimś doświadczeniem legislacyjnym, to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli jest taka możliwość, ale przede wszystkim kwestii merytorycznych, no mieć gdzieś te projekty, albo przynajmniej konkretne pomysły na projekty, albo mieć chociaż dobrze prześledzoną tą ścieżkę historii pomysłu, o której mówił pan mecenas, tak? Czyli tego, żebyśmy wiedzieli, że okej, jest taki temat, w 2007 roku była taka dyskusja w Sejmie, tam musiał być jakiś projekt, pamiętajmy o tym, bo on się może okazać nam przydatny. Druga kwestia związana z tym, o czym też mówił pan mecenas, czyli tego, że no właśnie, kluczowy jest interes polityczny, a królową polityki jest arytmetyka w Sejmie. Partyjny, tak. Interes partyjny, królową jest arytmetyka i poparcie społeczne tak naprawdę, no to nie można się na to obrażać, w związku z tym nie ma co sobie robić wrogów ponad miarę. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że politycy dzisiaj są w miejscu X, a za pół roku będą w miejscu Y i ich interes partyjny będzie zupełnie inny i my trochę bazując na tym odnieśliśmy tamten sukces, bo tak jak mówiłem, wiedzieliśmy, że Andrzej Duda może się wahać na ostatniej prostej, bo będzie wiedział, że potrzebuje 50% plus 1 i to będzie te 50% plus 1, które mogą mu dać nasi sojusznicy w tamtej akcji, a że sojuszników wciągniemy, też wiedzieliśmy z jakiegoś powodu, że oni będą zainteresowani, bo na przykład na spotkaniu prezydenta, w sumie po takim czasie chyba żadna tajemnica, na przykład prezes Kosiniak-Kamysz mówił wprost: ja nie zamierzam startować sam w tych wyborach, ja będę startował w tych wyborach z Platformą, ale nie mogę negocjować ze Schetyną z pistoletem przy głowie. I jego bardzo bieżącym interesem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego było zablokować tamtą ustawę i wykonać bardzo duży wysiłek do tego, żeby po prostu móc prowadzić w miarę sensowne negocjacje. I takie kwestie, próbując przepchnąć cokolwiek, jako społecznicy musimy czytać, tak? Musimy się zastanawiać nad tym, co będzie za pół roku, co będzie za rok, jaka jest arytmetyka sejmowa. No, mówiąc dosadnym przykładem, jak sobie patrzę dzisiaj na opozycję i to doświadczenie ostatniego półtora miesiąca i tego, w jaki sposób i środowiska, duża część środowisk społecznych, obywatelskich i cała tak zwana opozycja demokratyczna traktuje dzisiaj Pawła Kukiza, to naprawdę jestem przerażony po prostu taką zwyczajną polityczną głupotą bardzo wielu osób w polskiej polityce, bo naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby wystarczy patrzeć, co się działo przez ostatnie lata, żeby mieć pewny cień prawdopodobieństwa, że Paweł Kukiz za pół roku będzie w innym miejscu niż jest dzisiaj, a będzie mogło od niego zależeć bardzo wiele. Tak? Ja się zastanawiam, gdzie jest dzisiaj na przykład opozycyjny projekt referendum w sprawie Lex TVN, nie? To jest bardzo konkretna rzecz, którą opozycja mogłaby mieć gotową w razie W, a to W cały czas może wybuchnąć i nie sądzę, że komukolwiek to przyszło do głowy. Bo nikt nie myśli o tym, co będzie za pół roku, co będzie za rok. Nie myśli o tym, że nie ma co sobie robić wroga i wpychać tego wroga w ręce naszych, tego, niekoniecznie wroga, tego potencjalnego sojusznika w ręce naszych przeciwników. I trzecia kwestia, być cierpliwym. I tutaj też się odwołam do konkretnego doświadczenia. Pani poseł mówiła o sędziach pokoju. Ja w 2015 roku napisałem taki pierwszy tekst ekspercki w historii Polski o takiej instytucji jak Dzień Referendalny, czyli o tym, żebyśmy raz w roku robili sobie, to było przy okazji referendum komorowskiego, wielkiej kompromitacji demokracji bezpośredniej w Polsce, z taką świadomością, że przez lata się nie pozbieramy, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, bo ta idea tym 8-procentowym wywołanym ad hoc w interesie znowu partyjnym czy stricte wyborczym referendum, no było bardzo złym doświadczeniem dla polskiej demokracji. No i żeby trochę na to nie wsiączyć, tylko napisać, jak z tego kryzysu wyjść, zacząłem mówić o dniu referendalnym. Mecenas mówił o konstytucji. Trochę później miał 18 lat od uchwalenia polskiej konstytucji i pojawiły się przepisy realizujące artykuł 63 konstytucji, czyli prawo do petycji. 18 lat potrzebowała polska klasa polityczna, żeby polską konstytucję zacząć poważnie traktować.
Więc 3 minuty po wejściu w jej życie wysyłałem pierwszą petycję w tej właśnie sprawie, w sprawie dnia referendalnego, żeby ta historyczna pierwsza petycja w historii Polski po 18 latach prawa do petycji w Konstytucji dotyczyła kwestii dnia referendalnego. Zajmowaliśmy się tym tematem bardzo długo, ostatnio odpuściliśmy, ale polityka jest taka, jaka jest. Wydarzyło się parę dziwnych rzeczy, które nam wtedy do głowy nie przychodziły. I dzisiaj jest tak, że w Sejmie jest poselski projekt dnia referendalnego w samorządach, ogólnokrajowego autorstwa Koalicji Polskiej, a Paweł Kukiz negocjuje z ministrem Schreiberem i większością dzień referendalny w samorządach. I tak, ja dzisiaj przygotowuję się do tego, żeby w momencie, kiedy oba te projekty będą w Sejmie, mieć gotowy projekt, który jest sensownie łączy, czyści jest wszystkich błędów, głupot, niedoskonałości, które tam są, żeby doprowadzić do tego, żeby te dwa projekty dotyczące różnego obszaru stały się jednym projektem, który realnie po tych kompromitacjach i po tych złych doświadczeniach ostatnich lat będzie faktycznie impulsem do tego, żeby demokracja bezpośrednia w Polsce mogła zaistnieć. Tak jak powiedziałem, zaczęło się to w 2015 roku. Nie wiem, czy się skończy w tej kadencji. Nie jestem takim optymistą, że jestem co do tego pewien, ale mam przekonanie, że ten temat już z polskiej debaty publicznej nie zniknie i będzie taki moment, w którym w tych wszystkich kryzysach sprawstwa obywatelskiego komuś przyjdzie do głowy, że to jest naprawdę ten mechanizm, który potrzebujemy, żeby wyrwać aktywnych obywateli z apatii, w którą są wpychani przez to, jak ta scena polityczna, partyjna, centralistyczna dzisiaj wygląda. Dziękuję. Mamy za sobą 60 minut. Pytania, teraz mamy 30 minut na pytania od Państwa. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Oczywiście też są możliwe pytania dla tych, którzy oglądają nas online, na Zoomie. Proszę je zadawać na czacie. Dzień dobry. Po raz drugi Paweł Lewkowicz, Stowarzyszenie Praw Żywi Społecznych Starachowice. Moje dwa pytania, bardziej w formie prośby o jakieś doradztwo, dotyczą, wydaje mi się, że tematy, które są żywe w miastach, gdzie suma summarum zabezpieczenie zbiorowych usług jest istotne, no bo w istotnej części tam mieszka dana wspólnota. Uważam, nie tylko ja, ale też i moja organizacja w Starachowicach, że jednym z ofiar COVID-u w 2020 roku był transport publiczny. Tutaj mówię o miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Szacuje się, że udział transportu publicznego sięga ledwie 8% przy 92% transportu prywatnego, a degresja w 2020 roku mogła nawet mieć widełki 40-60%. Ja oczywiście zwracam się z prośbą do Państwa, do Pana legislatora, do Pani posłanki, bo nasza organizacja nie ma działalności gospodarczej, nie ma prawników. Jesteśmy zbiorowością osób, które faktycznie nawet nie mają określonych kapitałów finansowych. Jak zasugerować ścieżkę nowelizacji ustawy bodajże z 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, aby dopisać przepis, który w obecnym kształcie eliminuje miasta z dofinansowania do przewozów autobusowych bodajże 3 zł za wóz o kilometr. Tam jest wyłączenie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Miast. Uważam, że z punktu widzenia diagnozy stanu obecnego, czyli tej degresji transportu publicznego, który zabezpiecza zbiorowe potrzeby mieszkańców, którzy są czasami wykluczeni i defaworyzowani, mówię też to na przykładzie miasta Starachowice, no niestety trudno im odpowiednio realizować dostęp do dóbr i usług, a szczególnie do tej obywatelskości, o której tutaj dzisiaj mówiliśmy na pierwszym panelu i w tym drugim. Ja oczywiście mógłbym, mówię teraz też społecznie i osobiście, skorzystać z takiej ścieżki innej. Tutaj nawet pani posłanka mówiła, bo jestem społecznym asystentem posła, ale myślę, że to można byłoby wykorzystać, ale wolałbym przez stowarzyszenie. Do kogo się zwrócić, do jakiego podmiotu, bo tu chodzi tylko o znowelizowanie tejże ustawy. Co do drugiego zagadnienia pytania, tutaj nawiązując, co pan powiedział. To może po kolei, tak? Bo później będzie jeszcze jakiś inny rejon. Czy tutaj jakieś możliwe odpowiedzi są? Z strony Państwa? Ja ustawy nie znam.
Ja zachęcam do poszukania w internecie takiego człowieka jak Bartosz Jakubowski. To jest nasz ekspert zajmujący się transportem publicznym. Nie wiem, czy Państwo słyszeli takie hasło w Polsce, to jest chyba 14 milionów ludzi pozbawionych dostępu do transportu publicznego. Zwykle jest to cytowane jako według raportu Klubu Jagiellońskiego 14 milionów i tak dalej. Mówił to Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar z mównicy sejmowej. Mówił to Robert Biedron, inicjując swoją partię. Mówił to Jarosław Kaczyński, ogłaszając tą piątkę, w której jedną z części był ten transport autobusowy. Nie istnieje taki raport, o którym oni wszyscy mówią. To był zwykły artykuł na portalu, w którym koledzy sobie tak trochę spod palca policzyli te 14 milionów. Ale mówię o tym, bo to też jest bardzo konkretne doświadczenie, tak? Hasło, liczba, konkretna opowieść jest czymś, co sprawia, że temat zaczyna być zakotwiczony w życiu publicznym i zupełnie poważnie zachęcam do tego, żeby się z Bartkiem, który jest autorem tego wyliczenia, prawdziwego w ogóle, natomiast rozpisanego na jeden akapit, a nie na raport, skontaktować, bo on na bieżąco jest w tym procesie i być może po prostu będzie mógł tutaj zaproponować jakieś konkretne rozwiązanie, bo jak to eksperci od transportu jest absolutnym pasjonatem swojego tematu i może nie spać, nie zarabiać i niczym się nie zajmować, bo po prostu ten transport jest dla niego publiczny, tak ważną sprawą i robi to w większości wolontaryjnie. Dziękuję, panie mecenasie. Jeżeli sprawa jest czysta merytorycznie, racjonalna i obiektywna i nie niesie za sobą jakichś rzeczywiście potężnych skutków finansowych, to wydaje mi się, że najprostszą drogą bez kosztów żadnych jest skierowanie odpowiedniej petycji do Sejmu, do Komisji Petycji. Nie musi być nawet wtedy projekt opracowywany, jeżeli komisja uzna, że rzecz jest godna uwagi i trzeba ją załatwić. Sama opracuje taki projekt ustawy i przedłoży marszałkowi Sejmu. Było już kilka czy kilkanaście przecież takich ustaw, które w ramach tej inicjatywy zostało przyjętych. Jeśli nie ma takiej możliwości, no to dezyderat jest wtedy do odpowiedniego ministerstwa kierowany i tu jakiś tam ciąg dalszy sprawy będzie. Być może, podkreślam, jeżeli spełnione zostaną te wyjściowe przesłanki pierwotne, to może i bezpłatnie. Ja właściwie dopytam, to rozumiem, chodzi o tą ustawę, która była tak propagandowo sprzedawana, że to jest jakby transport poza aglomeracjami. No właśnie, tak. To jednak rodzi to poważne skutki. Ja tu powiem, no rzeczywiście ustawa powstała jako taka polityczna, jakby wycedowana ustawa, ponieważ elektorat partii rządzącej jest policzony, jest zlokalizowany, no i rzeczywiście nie jest to elektorat miast w większości, tylko mniejszych miejscowości, więc to jest akurat jeden z takich ustaw, który bardzo mocno kosztuje, dlatego myślę, że petycja jest jak najbardziej ważna, ale ja myślę, że drogą zrzeszenia miast polskich albo jakichś organizacji, w których miasta są skupieni, żeby wprowadzić taką właśnie ustawę, no być może i wtedy zawnioskować do rządu poprzez tą organizację, bo tak się też dzieje. No oczywiście sprawę trzeba nagłośnić, tak? No to też jakby reprezentanci miast powinni zrobić konferencję prasową, pokazać tutaj realnie te liczby, o których mówił kolega, pokazać o tych stratach i o tych właśnie wykluczeniu komunikacyjnym również w miastach, czyli jakby uderzyć kontrargumentami dotyczącymi tego, że to tylko na wsi jest, tak, w ten rządowy program. Uderzyć może niedobre słowo, ale w sensie zderzyć te argumenty, pokazać. No, bo oczywiście droga jest też taka, że taki projekt może być poselski, 15 posłów można złożyć, ale mi się wydaje, że poparty właśnie organizacją w postaci zorganizowanych miast, które to rzeczywiście, no jest kilka tych organizacji, są małych miasteczek, tak, są duże metropolie, więc warto poprzez samorządy nagłośnić problem, bo rzeczywiście on nie jest nagłośniony w ogóle, więc pan, ja nie słyszę tak na drodze publicznej tego zbyt dużo, że o tym się mówi, więc może tą drogą trzeba by było spróbować. Dziękuję. Drugie pytanie? Tak, dziękuję. Drugie pytanie jest związane w sumie, tak, wywołał mnie do tablicy pan z klubu jagiellońskiego, pan prezes. Nie miałem go w gotowości do zadania, więc mogę mieć pewne lapsusy. Na podstawie ustawy z 15 września 2000 roku o referendach lokalnych, o ile mi pan się nie myli,
jest wprowadzony ten limit wiążącego referendum 30% frekwencji, 10% zebranych podpisów, żeby nadać bieg inicjatywie referendalnej od złożenia zamiaru przeprowadzenia referendum. Tak się akurat stało z autopsji, że nasze Stowarzyszenie Braci Wiejskich w Starachowicach, chyba jako pierwsza organizacja w historii samorządu, mogłem się mylić, jako podmiot społeczny, złożyła inicjatywę referendalną, zdobyła określoną ilość podpisów w sprawie bardzo ważnej dla istotnie dla wspólnoty lokalnej, mianowicie czy mieszkańcy Starachowic są za czy przeciw budowie w Starachowicach instalacji odzysku energii, czy jest spalarni odpadów. Większość mieszkańców była zdecydowanie na nie, natomiast referendum nie było wiążące. I tutaj oczywiście powraca pewnie jak bumerang ta problematyka właśnie tej frekwencji 30%. Czy, a tu jest bardziej apel do pani posłanki, szkoda, że tylko jednej dzisiaj w tym gronie, czy ja też popieram ten dzień referowany na szczeblu samorządu. Mówi się o tej obywatelskości, czy nie można byłoby wprowadzić kryterium zaniżenia tej frekwencyjności poniżej 30% w miastach, powiedzmy do 200 tysięcy osób, bo w tych mniejszych miastach jest naprawdę bardzo ciężko tą frekwencję. Wiemy skądinąd. Mówimy o też czymś takim jak kampania referendalna. No, na to trzeba mieć kapitał finansowy, żeby takie coś przeprowadzić. My naszymi skromnymi zasobami żeśmy się starali jak mogli i do dzisiaj to skutkuje reperkusjami, naprawdę wydaje mi się, że negatywnymi dla miasta Starachowice. Ja rzeczywiście już nie zabierałam głosu w sprawie tego referendum. Powiem tylko od siebie, że ja jestem zwolennikiem bezprogowego referendum, żeby było jasność. I jak pan apeluje do mnie, to akurat naprawdę mnie nie trzeba przekonywać, dlatego że uważam, że referendum to jest narzędzie edukacji demokracji. To nie jest tylko narzędzie, które my coś podejmujemy decyzję albo nie podejmujemy. Tutaj w ogóle progów nie powinno być i z czasem doszlibyśmy do sytuacji, w której nie będzie żadnych progów, a 90% ludzi pójdzie do referendum, bo nie będzie chciało, żeby jakakolwiek mniejszość decydowała o większości na przykład. Więc ja jestem zwolennikiem bezprogowego referendum, naprawdę, bo to jest bardzo ważne. I taki apel do organizacji pozarządowych, i ja o to błagam każdą organizację pozarządową, żeby nikt z organizacji, żeby tu apel być jednym językiem, nie posługiwał się argumentami, które są czystym narzędziem politycznym, mówiącym, że polskie społeczeństwo nie dojrzało do referendum, albo nie jesteśmy w stanie pozwolić na to, żeby nie było progu, no bo przyjdzie garstka oszołomów i podejmie decyzję w sprawie całej społeczności. Naprawdę, bo to tak jakbyśmy o obywatelach, o nas samych sobie mówili, że jesteśmy bezmózgowi, nie potrafimy podejmować decyzji. Więc nie dajmy nam narzędzi, bo jesteśmy małpami, którym się brzytwę daje. Nie wolno takich rzeczy mówić. Ludziom trzeba mówić, że mają prawo, mają sprawczość. Politycy to robią, politycy dyskredytują sprawczość obywatelską, bo jest wygodne. Więc akurat organizacje pozarządowe w tej kwestii powinny przeprowadzić szereg debat i zacząć mówić o tym, że narzędzie referendum to jest nauka, edukacja o demokracji. My się sami dowiadujemy, wtedy bierzemy sprawy w swoje ręce i podejmujemy świadome decyzje. Nikt za nas tych decyzji nie będzie podejmować, bo jak my tych obywateli nie nauczymy, czyli że każdy ma w głowie to, że jego głos ma znaczenie, to my długo do tej pełnej takiej świadomości obywatelskiej nie dojdziemy. Więc uważam, że to jest absolutnie kluczowe narzędzie referendum po to, żeby nas nauczyć świadomie wybierać cokolwiek, polityków, decyzje, współtworzyć, współuczestniczyć w dyskusji. I byłabym zwolennikiem referendum nawet w przypadku, kiedy absolutnie byłabym przeciwna tezom, które tam są stawiane. Ale to jest wtedy czas i moment, kiedy organizacje pozarządowe po jednej stronie sporu, po drugiej stronie sporu ruszają do edukacji. Edukują ludzi. Każda na swoim argumentom, tak? Bo używa swoich argumentów, ale mówią im o tym, pokazują im realne liczby, fakty wtedy, bo wtedy chcąc wygrać referendum, czy chcąc, żeby ludzie poszli, a w tej chwili politycy mają główne zadanie, to z czego skorzystał pan Komorowski, żeby zdyskredytować to narzędzie, lepiej powiedzieć, ten próg powoduje, nie idźcie do referendum. Wystarczy politykom nie argumentować za, nie mówić merytorycznie o problemie, który tam w tym referendum będzie, tylko wystarczy zniechęcić, ośmieszyć samą linię referendum, nie będzie frekwencji, no i po co wam to referendum? Polacy nie chcą referendum, nie chcą o tym decydować. To jest nieprawda. To jest po prostu wygodne kłamstwo, narzędzie manipulacji, które duża część Polaków dała sobie wkręcić w głowę niestety. I jakby zgadza się z tym, tak? Że jesteśmy tak głupi, że nie potrafimy sami decydować, lepiej nam nie dawać tego narzędzia. Przepraszam za ten długi wywód, ale to nawet się tylko
trafił pan do osoby, która jest bardzo dużym zwolennikiem referendum. Tak, no ja tutaj dopowiem to, że tak naprawdę walka z tym mitem konieczności utrzymania progu frekwencyjnego była głównym pomysłem, dla którego myśmy zaczęli pracować nad pomysłem dnia referendalnego, tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że będzie referendum, do którego poszło 6, 8, 12 albo 29% obywateli i że to jest za mało. No bo jeżeli połączymy sobie referenda lokalne, merytoryczne, odwoławcze i referenda ogólnokrajowe, które wtedy będą przez sam fakt odbywania się głosowania dużo bardziej atrakcyjne też dla polityków, czasem na zasadzie plebiscytu, z tym się trzeba pogodzić. Wiadomo, że nie wiem, jeżeli wszedł w życie dzień referendalny, to Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało sobie przeprowadzić przy okazji plebiscyt na rzecz Polskiego Ładu. I super, czy tam czegoś innego, co będzie miało poparcie społeczne i tak dalej. Ale super, bo to sprawi, że różne grupy w jednym dniu głosujące nad różnymi tematami zrobią masę, która sprawi, że nie będzie można mówić, że nie ma za tym legitymizacji. Tak? I stąd ten pomysł, żeby połączyć referenda ogólnokrajowe z lokalnymi, merytoryczne, z odwoławczymi, tymi z inicjatywy obywatelskiej, tymi z inicjatywy czy Sejmu, czy prezydenta z Senatem, czy wszystkie inne, bo to jest środek do tego, żeby ta frekwencja po prostu była i żeby ten argument absurdalny, który de facto prowadzi do tego, że politycy notorycznie mówią o tym, nie idźcie na referendum, no bo tak to wygląda w praktyce Polski lokalnej, żeby on przestał działać, żeby on przestał obowiązywać i dopiero wtedy ta instytucja będzie miała sens, więc oczywiście w toku tych prac pewnie będziemy licytowali bezprogowe referendum. Czy to się skończy referendum bezprogowym, czy progowym z niższym progiem niż to dzisiaj funkcjonuje, zobaczymy, ale już chyba, jeśli dobrze pamiętam, w tym projekcie PSL, jeśli chodzi o referendum krajowe, to już próg został obniżony niejako na wejściu tej dyskusji, licytować można dalej. On dotyczy referendów krajowych, próg zbiórki podpisów też, zobaczymy, co zaproponuje strona rządowa odnośnie referendów lokalnych, ale na pewno w tej dyskusji będziemy. Powiedział pan też o finansach, to też jest jeden z argumentów, który moim zdaniem powinien wybrzmieć w tej dyskusji, którego jak na razie dotychczasowe projekty nie biorą pod uwagę. Akurat referendum to jest miejsce, gdzie najłatwiej zhakować polską demokrację. Dowolny oligarcha mógłby wsiąść w samolot i przylecieć do Polski z walizkami pełnymi pieniędzy, ponieważ przepisy na przykład odnośnie finansowania kampanii referendalnej nie zabraniają finansowania kampanii referendalnej z zagranicy, co mamy nadzieję też przy okazji w związku z różnymi problemami i doświadczeniami, nazwijmy to hybrydowymi w ostatnich latach, będzie też jednym z podnoszonych przez nas argumentów do tego, żeby politycy dostrzegli, że tu naprawdę są rzeczy, które trzeba przeprowadzić jak najszybciej przez ten Sejm i może przy okazji takiego postulatu, który no, wydaje mi się, że znajdzie szerokie zrozumienie wobec tego, co wszyscy doświadczamy jako wspólnota polityczna w ostatnich miesiącach czy latach w sposób dużo bardziej zrozumiały niż wcześniej, że będzie to też pretekst do tego, żeby nad całym projektem poważnie się zastanowić, bo te przepisy o finansowaniu referendów są po prostu no, tak dramatycznie dziurawe, że aż dziw, że ktoś nie chciał Rzeczypospolitej krzywdy w ten sposób dotychczas zrobić. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Mikrofon jest. Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Żaczek, jestem radną powiatu łódzkiego wschodniego, ale tutaj dzisiaj przyjechałam szczególnie z myślą o mojej miejscowości Andrespol i chciałabym Państwa prosić o pomoc, o doradztwo w takiej sprawie, ponieważ w naszej miejscowości jest w centrum miejscowości w Wiślowej Górze, no to jest jedna z miejscowości gminy, jest duży kawał terenu, to znaczy konkretnie jest to około 6 hektarów, które należą do lasów. Kiedyś było to miejsce typu park, natomiast nieopatrznie władze kilkadziesiąt lat temu przekazały to lasom państwowym. W tej chwili my jako mieszkańcy staramy się odzyskać ten teren i przeznaczyć go z powrotem na park, tym bardziej, że ma takie no, głębokie tradycje. Natomiast odbijamy się od ściany, ponieważ po pierwsze, jak rozmawiamy już znaczy i z wójtem, i z nadleśnictwem, to sprawa wygląda w ten sposób, że ustawa o lasach mówi, że lasy nie sprzedają terenów, to znaczy nie możemy odkupić od lasów jako gmina.
lasy mogą zamienić na teren o równoważnym przeznaczeniu, czyli na teren, który się nadaje do gospodarki leśnej. Gmina nie posiada takiego terenu, żeby wymienić się z lasami państwowymi. I trzecie byłoby wyjście, żeby wydzierżawić ten teren od lasów państwowych z przeznaczeniem na park, ale to wymaga zmiany zagospodarowania przestrzennego, co było już dwa razy próbowane w Urzędzie Gminy, i zostało odrzucone, ponieważ zmiana zagospodarowania przestrzennego wymaga znów zgody lasów, żeby to zostało zatwierdzone. W związku z tym stoimy przed ścianą i nie wiemy, jak się za to zabrać. Dlatego po prostu proszę o pomoc w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z panelistów ma jakiś pomysł, co można z tym zrobić? Tutaj padła informacja, że dwukrotnie próbowano to robić. Ja rozumiem, że dwukrotnie upadł projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy też nie było opinii wydanej przez lasy państwowe? Tak naprawdę nie jestem 100% pewna, ponieważ to było jeszcze jakby, no nie wiem, z jakiego powodu zostało to odrzucone, natomiast nie udało się zmienić tego zagospodarowania z racji właśnie odmowy przez lasy państwowe. Odmowy zgody. Znaczy jedna zasada, czyli uzyskanie większości, koniec końców tutaj będzie konieczne. Druga sprawa to jest kwestia artykułowania lokalnych potrzeb. Jeżeli one są takie rzeczywiste i jednoznaczne, to jakaś formuła porozumienia koniec końców powinna w tym zakresie się znaleźć. Rzeczywiście tak się składa, że duża nowelizacja ustawy o lasach to była pierwsza ustawa, którą się samodzielnie zajmowałem w Sejmie w roku 96 i 7. Właśnie, ponieważ nazywałem się Zając, to dyrektor Biura Legislacyjnego dał mi tę ustawę. Co ciekawe, koleżanka, która mi pomagała, miała na imię nazwisko Sęk, obsługa komisji sejmowej to pani Pająk, a główny ekspert nazywał się profesor Klocek. No i tak myśmy właśnie przy tej ustawie pracowali i skutecznie, ale wtedy też uzyskałem jedno przeświadczenie. Lasy państwowe to potęga. Fundusz Leśny nigdy nie zostanie zlikwidowany. Nawet już w międzyczasie wygrałem dwa zakłady z kolegą i koleżanką, jak była taka próba. Więc no, tutaj tylko i wyłącznie chyba porozumienie. Tutaj wykazanie rzeczywistych potrzeb społecznych. Boleśnicy to tak naprawdę są ludzie, którzy przede wszystkim dbają o las, w mojej ocenie. I na pewno ich można przekonać. Dzięki. No i w tej sytuacji to też trochę taka konkretna rzecz też a propos tego, co pan wcześniej pytał, no jednak postukać do lokalnych struktur Solidarnej Polski, mówiąc brutalnie. No, w sensie jakby to trzeba analizować, jakie części, że tak powiem, rzeczywistości są w rękach jakiej frakcji politycznej, no i po prostu próbować ich przekonać na poziomie politycznym do tego, żeby coś się działo. Tak jak pan pytał o te kwestie związane z autobusami, no to też tam akurat w tamtym procesie legislacyjnym brał udział szereg sensownych posłów właściwie z różnych partii, tak? W sensie kojarzę kilkoro posłów, którzy zajmowali się tym funduszem autobusowym i wszyscy byli dość merytoryczni, wszyscy byli dość otwarci na społeczników, przeanalizować sobie dyskusję nad tym dużym projektem z piątki autobusowym, zobaczyć, kto tam był po stronie rządowej, po stronie większości, kto tam był po stronie opozycyjnej, spróbować ze wszystkimi pogadać. Na pewno ktoś z nich będzie zainteresowany tym, żeby tę sprawę poprowadzić, bo to akurat taki temat transportowy, który też przyciąga w jakimś sensie sensownych ludzi z różnych stron politycznej barykady. Dziękuję bardzo. Proszę. Mikrofon jest tam. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport, Nadzieja Sulima. Ja chciałam zadać kilka pytań dotyczących ordynacji wyborczych. Panie mecenasie, w 2018 roku, pomajstrowano przy ordynacji wyborczej, kiedy odbywały się wybory do samorządów.
przede wszystkim, bo teraz jest ta kadencja pięcioletnia. To jest jedno. Drugie pytanie, które wynika z tego pierwszego, mianowicie, czy w ordynacji wyborczej jest wyraźne rozgraniczenie, bo ja nie znalazłam. Proszę mnie, jak coś to wyprowadzi z błędu. Wyraźne rozgraniczenie, że rodzina nie może sprawować władzy w gminie. A tą władzą w gminie to jest tak, pan wójt i jego przewodniczący rady. Bo mamy taką sytuację i w tej chwili to już jest mafia samorządowa, która raz przy aplauzie rady pobudowała po środku miejscowości śmietnik, szok tak zwany, a w tej chwili toczy się taka, no powiedzmy, batalia, delikatnie mówiąc, bo 8 kurników ma być zlokalizowane od najbliższej zabudowy mieszkalnej 200 metrów, po 70 parę tysięcy w każdym. Kuw bezciółkowy, gdzie gmina jest położona po pierwsze na dziale wodnym, po drugie blisko granicy z Łukaszenką, więc prawdopodobnie jak się zakończy decyzja uzyska, wójt jest zgodny podpisać, bo rada mu dała grejt, głosując dwie ustawy, które są, uchwały, które są sprzeczne ze sobą. Jedna nie pozwalająca wójtowi podpisać, druga pozwalająca. I nikt z nadzoru na to nie reaguje. Poprosiłabym o wyjaśnienie, szczególnie bo wójt i przewodniczący to są dwaj rodzeni bracia. Tak, dwaj rodzeni bracia. Jeden został wybrany na wójta, drugi oczywiście odpowiednimi zabiegami został radnym, a potem przewodniczącym na pierwszej sesji. Dziękuję. Było tam dużo pytań. Na początku nie tyle pytanie było, ile stwierdzenie, z którym się ja dokładnie zgadzam. Majstrowano przy ordynacji wyborczej. To był cel tej ustawy z 11 stycznia 2018, do której dolepiono te para obywatelskie instytucje. Natomiast tak, nie ma zakazu łączenia funkcji przewodniczącego rady i wójta burmistrza, więc coś na ten temat, bo swego czasu wszystkie przepisy antykorupcyjne to jeszcze tymi rękoma były opracowane. One trafiły swego czasu też do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał potwierdził, że one są zgodne z Konstytucją, ale takiego zakazu nie ma. No, jest tutaj pewien sposób wyczucia czy uczciwości. Ja zresztą zawsze mówię, że nad wszystkimi regulacjami powinna jeszcze na końcu być zwyczajna uczciwość. Natomiast tak, jest instytucja, która nakazuje wyłączyć się z głosowania w komisji i w radzie, jeżeli radny ma w tym interes prawny. Jeśli taka relacja między wójtem a radnym, przewodniczącym rady by zaistniała w jakimś konkretnym głosowaniu, to wtedy powinno być wyłączenie. Jeśli tego wyłączenia nie było, to jest ewentualnie tytuł do tego, żeby próbować taką uchwałę zahaczyć, ale to naprawdę musi być jakiś bardzo indywidualna sprawa, ten interes prawny musiałby rzeczywiście być wykazany bardzo dokładnie, bardzo jednoznacznie wskazany. Natomiast co do tego, tej relacji, no po prostu prawo tego nie zakazuje. Dziękuję. Proszę. To już będzie ostatnie pytanie, mam 5 minut do końca. O, dziękuję. Dzień dobry, Jarek Jacewicz, Rady Ścichocinka. Ja mam takie pytanie odnośnie, jedno to fajnie, prawo zawsze jest napisane, natomiast później korzystanie z tego sprawa. Ja osobiście doznaję tego, to znaczy obecnie na wyrok w Naczelnym Sądzie czeka się około 3 lat, na wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym czeka się około 4 miesiące na uzasadnienie wyroku wraz z przesłaniem go do odpowiedniego adresata. Tym bardziej, że teraz te sprawy są w sądach administracyjnych niejawne, a więc obywatel w sądzie nie usłyszy takiego wstępnego uzasadnienia ustnego od sędziego. Do Państwa pytanie, bo jakby czasu już nie ma. Co Państwo by radzili, aby posłowie, ewentualnie tutaj przedstawiciel stowarzyszenia, jeden chociaż taki pomysł na usprawnienie tego. Z tego względu, że
przepisy są dla korporacji bardziej przyjazne niż dla obywatela, który z tą korporacją gdzieś tam próbuje się kopać, że tak powiem, w tym sądzie, a te postępowania nawet potrafią trwać 6-7 lat. Dziękuję. Dziękuję. Kto chciałby zacząć? Panie Gryszy. No, poruszył Pan problem od lat dostrzegany przez jakieś 70% społeczeństwa i absolutnie sytuacja w tych tematach się nie zmieniła, ba, nawet twierdzę, że się pogorszyła. Tak patrząc po biurze poselskim, dla osób zgłasza się z różnymi tego typu rzeczami. Ja już nawet nie oceniam, bo jakby nie jestem od tego, oceny sprawiedliwości, jeśli chodzi o wyroki, ale rzeczywiście proceduralność, szansa, żeby w ogóle wnieść sprawę, to w tej chwili opłaty są już dużo droższe i te procedury są zdecydowanie bardziej skomplikowane. No jest sytuacja trudna. Oczywiście systemowo już tutaj wspomniani sędziowie pokoju przez nas, to jest jakieś rozwiązanie takie teoretycznie powinno odciążyć sądy, czyli jakby zmniejszyć, i tam są też procedury związane z przyspieszeniem, sposobem wydawania właśnie orzeczeń, szybkich rozstrzygnięć, szybkich spraw, bo rzeczywiście są drobne sprawy, które można załatwić szybciej na poziomie tej instytucji. No ale tutaj jakby też nie ma czasu, żeby o tym mówić. Zdecydowanie wydaje mi się, że taka zmiana systemowa by to poprawiła, bo to, co do tej pory się zadziało, to niestety no, w praktyce widać, że nic się dobrego w tym wymiarze sprawiedliwości nie wydarzyło. Ja mogę powiedzieć jako polityk, no nie mam, też nie chciałabym tutaj mówić o jakichś różnych innych działaniach, ponieważ nie powinniśmy, no i nie mamy zdecydowanie wpływu na takie bezpośrednie działanie wymiaru sprawiedliwości, bo jakby jest to władza niezależna, tak mamy rozdział, podział władzy, ale rzeczywiście w tych wszystkich procedurach to jest cała masa patologii. Nawet nie będąc prawnikiem, a przychodzą do mnie ludzie pokazując te sprawy, no to na pierwszy rzut oka widać, że bardzo dużo zaniedbań i takich sytuacji związanych z, no, no, z wręcz jakimś niedopełnieniem różnych obowiązków albo przeciąganiem czy przewlekłością różnych spraw. To jest bardzo problem palący. Dorzucając jeszcze taką kwestię jakby z naszego świata społecznikowskiego, to też jest zawsze dobra okazja, jeżeli mam konkretną sprawę. Akurat Fundacja Kortłocz Polska jest blisko Pana zakotwiczona, bo w Toruniu to jest najbardziej, moim zdaniem, profesjonalna, robiąca najciekawsze rzeczy w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Od wielu, wielu lat instytucja obywatelska w Polsce, która cyklicznie wydaje swoje raporty, która opisuje konkretne case'y, która walczy przede wszystkim o to, o czym Pan powiedział, czyli o jawność wszelkich postępowań, tak fakt, żeby ta jawność była nie tylko teoretyczna, ale praktyczna, i to jest na pewno środowisko, organizacja, która konkretny case będzie chciała, będzie mogła wykorzystać w swojej pracy. Po prostu robią to w sposób systematyczny, co jest niezwykle ważne, i no i w różnych konkretnych sprawach już odnosili sukcesy, więc także tak powiem, patrząc po okręgu, to pewnie pierwszy adres, do którego bym zapukał. Jeszcze jedna rzecz taka z praktyki przyszła do głowy, to co nieraz ja stosuję. Czyli udać się do posła, poseł może być na sprawie i lub wysłać swojego asystenta. To nie ma żadnego wpływu na jakiś przebieg tego procesu, oprócz takiego, że jednak sędzia zachowuje się proceduralnie, poprawnie, przyzwoicie, czuje się monitorowany w jakiś sposób, czyli nadaje randze sprawy. I tak się też zdarzało w niektórych przypadkach, że rzeczywiście przynajmniej sprawy przebiegały w taki przyzwoity, dobry sposób, jeżeli mi się zdarzało być na sprawie, i czy ja mojemu asystentowi, który tak też się przedstawia, więc to też jest jakaś metoda na taką bieżącą sprawę. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Państwu za dyscyplinę czasową, dziękuję za pytania. Teraz przerwa i spotykamy się o 15:00 na trzecim, ostatnim panelu.